Witam Państwa z tej strony, Łukasz Stefanik. Dzisiaj mamy 30. dzień listopada, zbliża się godzina 9, dokładnie 8.55. Na początek zobaczmy, jak wygląda sytuacja techniczna na parze euro-dolar, to jest interwał H4. Tutaj cały czas znajdujemy się w silnej fali. Spadkowej, która ma prawie 800 pipsów, i na chwilę obecną największa korekta miała tutaj około 160 pipsów. Także patrząc pod względem współczynników FIBO, cały czas ta korekta jest płytka i cały czas mamy również ryzyko większego dragowania, chociaż do tego współczynnika najpłytszego, czyli 38 i 2% to są okolice 1,0816. Tutaj warto również zwrócić uwagę na to, że ten poziom był już przez scenę testowany, także mamy potwierdzenie tutaj tego miejsca. Jeżeli chodzi natomiast o formację, tutaj może nam się budować cały czas ta, o której wspominałem wczoraj, czyli odwrócona głowa z ramionami. Tutaj lewe ramię, głowa i prawe ramię, które nam się wczoraj tutaj. Wyrysowało. Mamy nawet podwójny lokalny dołek na tym poziomie, także to jest ważne miejsce popytu. Na chwilę obecną 1.05.70, jeżeli ono zostanie wybite, tutaj powinniśmy oczekiwać testu 1.05.00. A przypominam, że ta strefa przy 1.05. Czy ten poziom jest istotny z perspektywy interwału tygodniowego? Mogę na ten interwał jeszcze przejść, czyli tutaj mamy tygodniowy, dwa, nawet trzy testy i obrona tego poziomu, przez co rynek znajduje się tutaj w konsolidacji od marca 2015 roku, także pokonanie 1.05 otwierałby drogę do dalszych silnych... Spadków. Natomiast wróćmy bardziej intradayowo do tego wykresu, interwał H1, tak jak mówiłem możliwa tutaj struktura odwróconej głowy z ramionami, natomiast ona jest nachylona dość niekorzystnie, ponieważ ona jest nachylona ku górze, ta linia szyi, natomiast już wybicie poziomu 1,0665, czyli tutaj tych ostatnich, Szczytów tych ostatnich korpusów mógłby nam prowadzić do większego odragowania wzrostowego. Wtedy ten rynek miałby miejsca nawet tutaj, żeby przetestować poziom 1,0816. Także na dzień dzisiejszy tutaj ta strefa będzie istotna: 1,0665 i strefa wsparcia przy 1,0670. Rynek równie dobrze może poruszać się pomiędzy tymi dwoma poziomami w dniu dzisiejszym. Natomiast przy wybiciu warto obserwować, jak ta cena będzie się zachowywać. Zobaczmy kolejny wykres. AUDUSD po ostatniej silnej fali spadkowej, to jest interwał D1, mamy korektę, która dociera w okolice wcześniejszych dołków, natomiast nie ma tutaj jakiejś dużej precyzji, ponieważ rynek wyszedł już. Powyżej natomiast tutaj też wspominałem o możliwym układzie korekcyjnym, który dobrze widać na interwale H4, mianowicie mamy pierwszą falę wzrostową, drugą do dołu i trzecią wzrostową, czyli mamy wyraźny układ korekty prostej, pierwsza fala, druga i trzecia i widzimy, że po raz drugi jest broniona geometria 1 do 1, a więc ta pierwsza fala jest równa trzeciej. Trzeciej fali. Pierwsza reakcja to jest około 50-60 pipsów, także bardzo ładnie rynek tutaj zareagował. Natomiast zobaczmy, że lokalny układ ZZB powstrzymał tutaj większe spadki. A więc ja z pozycjami krótkimi wstrzymałbym się dopiero do wybicia tego poziomu, czyli tutaj go zaznaczymy 0,7445. Jeżeli ta strefa zostanie wybita, no to tutaj celem dla tego rynku byłyby ostatnie dołki, więc ponad 100 pipsów rynek miałby tutaj miejsca, natomiast drugi scenariusz, zobaczmy, że jeżeli ten poziom zostałby wybity, można tutaj czekać na retest i próbować dołączyć się do ruchu wzrostowego, a ta geometria, ona wypada dokładnie przy okrągłym poziomie 0,75, także to jest istotny opór na dzień dzisiejszy, jego pokonanie otwiera drogę do wzrostów, natomiast wybicie tej strefy przy 0,74 40, ono nam otwiera drogę do spadków. Na interwale h zobaczmy, to wygląda identycznie. Rynek widzimy, że porusza się pomiędzy tą lokalną strefą wsparcia a okrągłym poziomem 0,7500. I na koniec zobaczmy DAXA. Tutaj w dniu wczorajszym, to jest interwał D1, mówiłem o tej świecy podażowej, która wybiła nam ostatnie te wcześniejsze reakcje ceny, ponieważ tutaj na tym poziomie widzimy, że wielokrotnie rynek, rynek się odbijał. Natomiast to wybicie na tę chwilę okazało się fałszywe, ponieważ wczorajsza świeca kończy nam się białym korpusem, natomiast w całości zawiera się ona w tej poprzedniej czarnej, a więc na tę chwilę. Wybicie dopiero maksimum bądź minimum tej świecy otwierałoby nam drogę tutaj do albo dalszych spadków, albo dalszych wzrostów. Czyli z perspektywy D1, no w tej chwili należałoby poczekać tutaj na wybicie z tej formacji świecowej. Ona ma około tutaj 120-130 punktów. Natomiast jeszcze możemy zejść na niższy interwał czasowy żeby zobaczyć, czy coś ciekawego się tam rysuje, no w ostatnim czasie mamy wyraźną konsolidację, więc niestety, niestety nic tutaj raczej ciekawego nie znajdziemy. Dopiero w przypadku jakichś większych, większych ruchów pamiętamy o porze przy 10800 punktów. Tutaj też mamy wcześniejsze reakcje ceny. Jeżeli nawet oddalę wykres, zobaczmy, że po tej lewej stronie, może nawet interwał H4 i przeciągniemy tutaj to w lewą stronę, że ten poziom jest naprawdę istotny, jego wybicie otwierałby nam tutaj drogę do większych wzrostów, natomiast jak na razie za wcześnie rynek musiałby ten poziom wybić, a do niego brakuje nam prawie 200 punktów, także najlepiej byłoby poczekać na wybicie z tej formacji z interwału D1, bądź jeżeli handlujemy bardzo intradayowo, bierzemy krótkie zasięgi, no to tutaj trzeba by czegoś szukać, natomiast na tę chwilę nawet na niższych interwałach czasowych nic ciekawego tutaj nie widać. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia w handlu w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.